Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarium. Wspólnie z Nową Erą przygotowaliśmy dla Państwa webinarium na temat koncentracji uwagi. Ja nazywam się Michalina Ignaciuk, jestem pedagogiem, terapeutą pedagogicznym i diagnostą w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gdańsku i na co dzień pracuję z uczniami właśnie z rozwojowymi zaburzeniami uczenia się, w tym z uczniami z dysleksją, ale także z ADHD. No właśnie, taki jest temat dzisiejszego naszego spotkania, ale o czym będziemy mówili dokładnie. Na początku opowiem Państwu o tym, czym jest, ale także czym nie jest koncentracja uwagi. Następnie o tym, jakie są objawy zaburzonej koncentracji uwagi zarówno w szkole, jak i w domu. Jak przedstawia się obraz dziecka z ADHD, przede wszystkim w szkole, po czym możemy poznać, po jakich objawach. Jaka jest rola nauczyciela w tym wszystkim oraz oczywiście wsparcie dziecka w szkole, czyli metody pracy zarówno do pracy z całą grupą, z całą klasą, ale także na zajęciach terapii pedagogicznej z dedykacją tutaj dla specjalistów szkolnych. I na samym końcu przeanalizujemy sobie kilka szczegółowych metod właśnie z funkcji psychofizycznych 2, czyli z nowego materiału Nowej Ery. Szanowni Państwo, bardzo Was serdecznie zachęcam do tego, aby podczas naszego webinarium dzisiejszego wykonać te trzy rzeczy, czyli skoncentrować się maksymalnie i zaobserwować, ile czasu jesteście w skupieniu, ile to jest u Was, co wpływa na rozproszenie uwagi i prośba o to, aby zapamiętać trzy rzeczy, które dla siebie weźmiecie z tego webinarium. Być może na końcu będziecie zechcieli je wpisać na przykład w komentarzu. Przechodzimy dalej i oczywiście celem tego ćwiczenia dla Państwa jest to, aby ćwiczyć koncentrację uwagi. Pytanie pierwsze, które być może słyszeliście, czyli czy oglądanie bajek przez dziecko, ale w kompletnej ciszy i skupieniu, to jest ćwiczenie koncentracji uwagi, czy też nie? Bywa, że słyszymy takie słowa, że Zosia potrafi oglądać przez godzinę bajkę w ogromnym skupieniu, że wtedy nie można jej przeszkadzać, bo ona przecież tak się wspaniale koncentruje. Tylko czy na pewno ona wtedy się koncentruje? Nie. Absolutnie to nie jest ćwiczenie koncentracji uwagi. To, co się dzieje w tym momencie z dzieckiem, to nic innego jak uruchomiony odruch orientacyjny. I ta grafika, którą właśnie Państwo widzicie, tego kotka, ona właśnie pokazuje, jak działa ten odruch. To jest taki bezwarunkowy odruch, który uruchamia się w momencie, kiedy jest duża ilość bodźców. W tym przypadku są to bodźce oczywiście słuchowe i wzrokowe, kiedy mówimy konkretnie o telewizorze czy jakichś aplikacjach na telefonie. Czasami bywa takie sformułowanie, że dziecko jest w hipnozie. No właśnie, i ono jest raczej w takim stanie, aniżeli w stanie koncentracji i skupienia tej uwagi. Jeżeli chodzi o literaturę, z której będę dzisiaj korzystała, to może powiem już w tym momencie, że ona będzie zawsze na dole danego slajdu, więc zachęcam oczywiście do zerknięcia do źródeł literatury, jeżeli jakiś konkretny aspekt będą Państwo chcieli zgłębić dla siebie. Przebodźcowanie. To, co się dzieje z dzieckiem w tym momencie, kiedy ten odruch orientacyjny cały czas na niego działa. Czyli przestymulowanie takiego rozwijającego się mózgu dziecka, przeciążenie jego systemu nerwowego sprawia i uczy niejako dziecko, że ono będzie potrzebowało dużej ilości bodźców. Czyli im więcej tych bodźców będzie dostarczane mu, chociażby poprzez oglądanie telewizji, tym więcej dziecko bodźców będzie chciało, ale wszędzie. Także w życiu szkolnym i w takim życiu domowym. Jeżeli chodzi o oglądanie telewizji, czyli de facto oglądanie tych zmieniających się obrazów i dźwięków, to powoduje to wzrost poziomu kortyzolu, czyli jest to hormon stresu. Powoduje to także wzrost poziomu adrenaliny i ciśnienia krwi, wprowadzając dziecko w taki stan walcz, uciekaj, czyli działaj. I tutaj dwie grafiki po prawej stronie, które Państwo widzą, to oczywiście nic innego jak TikTok. Zauważcie Państwo, że te filmiki na TikToku, w ogóle w mediach społecznościowych,
ale szczególnie w tym miejscu, najbardziej popularne są te, które są krótkie. 15 sekund to jest klasyczny i taki typowa długość filmiku, który możemy odnaleźć na TikToku. Jeżeli są dłuższe, chcemy już go zmienić. On jest nudny, potrzebujemy więcej bodźców. Im dziecko będzie bardziej bodźcowane, chociażby takim TikTokiem, tym będzie oczekiwało w życiu szkolnym również zmiany tych bodźców. I druga rzecz, już tutaj nawiązując niejako do dysleksji, to jest tak zwana kultura nagłówków. I tu zachęcam Państwa do autorefleksji w tym temacie, czyli czy czytamy całe artykuły. Czy tak jest, że wchodząc na jakiekolwiek strony internetowe z wiadomościami, czytamy nagłówek i scrollujemy dalej, czy rzeczywiście wchodzimy w cały artykuł i go czytamy? I to też nam pokazuje, że potrzebujemy tych bodźców. Wyniki badań pokazują, że dzieci, które oglądają telewizję ponad 2 godziny dziennie, są o 67% bardziej narażone na trudności z koncentracją i z utrzymaniem uwagi. To właśnie z tego powodu chciałam zacząć nasze dzisiejsze webinarium od powiedzenia, czym koncentracja uwagi nie jest i jak wpływa na dziecko oglądanie takiej telewizji. Co ciekawe, taka telewizja w tak zwanym tle, gdzieś tam lecąca w pokoju, a dziecko na przykład bawiące się zabawkami, również wpływa negatywnie na utrzymanie koncentracji uwagi i na dalszy rozwój dziecka. Warto też na to zwrócić oczywiście uwagę. Zalecenia WHO są takie, że do 2 roku życia dziecko nie powinno spędzać czasu przed ekranem. Ekranem rozumianym jako telewizja, tablet, telefon, cokolwiek. Po prostu przed ekranem, bo jest to newralgiczny moment rozwoju dziecka, jego mózgu i do tego momentu nie powinien mieć takiej ilości bodźców, nie być przebodźcowany po prostu. Warto pamiętać, że jeżeli rzeczywiście będzie miała miejsce sytuacja, że dziecko obejrzy bajkę przez 20 minut, to warto później zmienić aktywność, na przykład na ruchową. I o tych elementach ruchowych dzisiaj jeszcze wiele razy będę Państwu mówiła. Najprostsza, najkrótsza, być może najtrafniejsza definicja koncentracji uwagi to taka, że jest to umiejętność skupienia się na jednej rzeczy. To bardzo krótkie zdanie, ale bardzo wymowne. Bo zobaczcie, że jest to informacja, że jest to umiejętność, a to oznacza, że my to ćwiczymy i nabywamy. A to jest bardzo dobra informacja dla nas jako pedagogów, specjalistów, nauczycieli, że możemy ćwiczyć koncentrację uwagi naszych uczniów. Wymaga to oczywiście skupienia się, wymaga przesiania tych wielu bodźców po to, żeby skupić się na tym jednym konkretnym, które nas interesuje. Przeciwieństwo takiej koncentracji uwagi to może być na przykład roztargnienie. Czyli koncentracja plus uwaga, a uwaga jest rozumiana jako świadome działanie, coś świadomego, że ja podejmuję wysiłek, który za tym stoi. To razem daje nam właśnie skupienie, a zaburzenia uwagi są to zaburzenia z kategorii zaburzeń poznawczych. Bo uwaga należy do podstawowych funkcji poznawczych, obok pamięci, obok spostrzegania zmysłowego, obok komunikacji. Jakie są cechy prawidłowej koncentracji? Mam nadzieję, że Państwo jeszcze tutaj jesteście ze mną w dużej koncentracji. Ja wiem, że teraz jest spora ilość informacji, ale to jest naprawdę ważne, ponieważ aby mówić o prawidłowej koncentracji, to mówimy o wielu aspektach i warto mieć tego świadomość, że koncentracja składa się z wielu cech. Czyli o selektywności, czyli jest to umiejętność wybierania odpowiedniego momentu do skupienia uwagi. Czujności, czyli oczekiwanie na to, że będę się koncentrować. Kontroli, czyli panowanie nad tą koncentracją, którą już utrzymujemy. Intensywności, czyli nasilenia skupienia uwagi. I teraz dwie rzeczy, które podkreśliłam na czerwono, bo od nich jeszcze coś więcej będę chciała powiedzieć. Czyli kolejna cecha to trwałość, utrzymanie uwagi przez dłuższy czas, kierunek, skupienie na konkretnym zadaniu, pojemność, czyli że odpowiednia ilość tych zadań w danym momencie, jesteśmy w stanie ją pomieścić i zmienność bądź przerzutność, różnie w literaturze jest to opisywane, przechodzenie od zadania jednego do drugiego.
I te dwie cechy, które podkreśliłam na czerwono, czyli trwałość oraz zmienność koncentracji, bywa bardzo często obniżona u uczniów zarówno z ADHD, jak i też z dysleksją. Jeżeli chodzi o uczniów z dysleksją, to nie jest to oczywiście przyczyna dysleksji, ale bardzo często współtowarzyszy temu zaburzeniu. Dzieci z ADHD mają problem z zmiennością uwagi. Oznacza to, że między jednym a drugim ćwiczeniem potrzebują przerwy. Jakiej najlepiej? Oczywiście ruchowej. Do tego zachęcam, żeby tego ruchu było jak najwięcej i wplatać go pomiędzy zadania. Czas skupienia w danym wieku. Zobaczcie Państwo, jak to wygląda. Jeżeli dziecko ma od 2 do 4 lat, to jego koncentracja uwagi, jego skupienie jest w stanie utrzymać się przez około 5 do 15 minut. Jeżeli dziecko ma 5-7 lat, tutaj mówimy już o na przykład zerówce tak zwanej, czyli dziecko jest w stanie utrzymać uwagę 15 do 25 minut. Dziecko w wieku szkolnym, 8-10 lat, to jest nadal niecała lekcja, czyli niecałe 45 minut, bo myślę, że każdy z nas ma w głowie te 45 minut, które oczekujemy od dziecka w tym wieku. Następnie 11-13 lat, dziecko trochę starsze, tutaj jest w stanie już do tych 45 minut się skoncentrować. I dziecko 14-16, ponad 45 minut. Natomiast zupełnie naturalnym jest, że po około 15 minutach nasz mózg potrzebujemy pewnej zmiany, pewnego oddechu, pewnej jakby zmiany myślenia, zmiany kierunku tego myślenia. Dlatego jestem ciekawa, czy jeszcze Państwo w 100% jesteście ze mną. Jeżeli nie, to już zachęcam do tego, żeby ponownie wrócić na te tory. I pierwsze 10 minut jest najbardziej kluczowe i efektywne. Dlatego też warto pomyśleć o własnej lekcji, że pierwsze 10-15 minut nie marnujmy na to, żeby sprawdzać obecność. Postarajmy się to zrobić na przykład w trakcie lekcji albo pod koniec. Inaczej zorganizować schemat tej lekcji. Bo jeżeli umknie nam te pierwsze 15 najważniejszych minut, nie odzyskamy ich już na lekcji. Ta najważniejsza, najfajniejsza uwaga właśnie nam na początku lekcji już umknęła. Jak przyciągnąć uwagę ucznia? Czyli co zrobić w tym momencie, kiedy ta koncentracja już nam odeszła u ucznia albo u wszystkich uczniów w klasie? Co zrobić, żeby ją przyciągnąć? Możemy wydać jakiś dźwięk. Tutaj jest grafika dzwonka, ale oczywiście nie chodzi o dzwonek taki szkolny, który kończy albo zaczyna lekcję. Natomiast o jakiś dźwięk, na który uczniowie zwrócą swoją uwagę. To mogą być najróżniejsze tuby, ta od gry 5 sekund, która wydaje bardzo specyficzny dźwięk. Chodzi o to, żeby uczeń właśnie tym odruchem odwrócił się i zwrócił na to uwagę. Zmień ton głosu, czyli mów bardzo cicho. Albo mów głośniej, ale nie krzycz, to nie o to chodzi. Ale zmiana tonu głosu, myślę, że to doskonale znana metoda, sprawdzona, może efektywna bardziej lub mniej, zależy od klasy, od możliwości, ale to na pewno jest jakiś sposób do wypróbowania. Przerwij zdanie. Przerwij zdanie w trakcie. To powinno zwrócić uwagę innych osób, bo coś się zadziało. Coś dziwnego się wydarzyło, coś co nie powinno. Nasz mózg oczekuje czegoś innego w tym momencie. I inna rzecz, zachwyt. To też w zależności może od waszego podejścia, od tego o czym akurat mówicie, ale takie szczere emocje, pełne zachwytu na przykład, z pewnością też zwrócą uwagę ucznia, bo to o tym teraz mówimy. Jakie czynniki wpływają na koncentrację uwagi? Myślę, że doskonale tutaj każdy z Was jest w stanie wymienić takie zewnętrzne i wewnętrzne czynniki, które przecież znamy, które nas otaczają, których jesteśmy świadomi, ale uporządkujmy je sobie i zaraz też na konkrecie, w perspektywie klasy być może. Czyli czynniki zewnętrzne. Hałas. Presja. Zła dieta. Niemiła atmosfera. I ja też czytając sobie, przygotowując się do dzisiejszego webinarium, tak sobie myślałam o tych zewnętrznych czynnikach, że na odwrót możemy z tego zrobić zasady klasowe. Czyli co zrobić, żeby zapobiec występowaniu tych dystraktorów zewnętrznych.
że dbamy o miłą atmosferę na przykład. U mnie na zajęciach terapii pedagogicznej jest to jedna z zasad terapii pedagogicznej, że dbamy wspólnie o miłą atmosferę. Czynniki wewnętrzne, zmęczenie, niewyspanie, niska motywacja. Okej, ale na konkrecie. Sala szkolna. Jak wygląda i jakie dystraktory możemy tam zidentyfikować? Na pewno będzie to zbyt duża ilość bodźców, o których mówimy tutaj już od początku. Czyli kolory, za dużo kolorów. Albo gazetka szkolna od razu obok tablicy. W momencie, kiedy zapisujemy temat lekcji albo jakieś zadanie, cokolwiek, co jest ważnego naszym zdaniem w tym momencie na tablicy, obok jest gazetka z miesiącami, z wydarzeniami na przyszły rok, ze zdjęciami i tak dalej. Wierzę, że to również jest ważne. Tylko czy to najlepsze miejsce, aby akurat w tym miejscu to wisiało? Miejsce siedzenia jest oczywiście bardzo ważne i bardzo często jest takie dostosowanie dla uczniów, czy z dysleksją, czy z ADHD, aby to dziecko siedziało z dala od dystraktorów zewnętrznych, czyli z dala od okna. I najlepiej w pierwszej ławce. Jeżeli jest taka szansa, aby to uczynić, byłoby doskonale. Wietrzenie sal. Preferowana, jeżeli chodzi o temperaturę, to jest 20-22 stopnie. Warto o to też zadbać, bo to po prostu dotlenia nam mózg. Nawadnianie. Czy warto zadać sobie pytanie, czy dyrekcji, czy w naszych szkołach są butle z wodami, czy są takie stacje, czy uczniowie mogą mieć butelki z wodą na swoich stolikach, czy mogą z nich korzystać w dowolnym momencie. Mózg to w 80% woda i to bardzo ważne, aby tą wodę pić. Ukierunkowany ruch, ale taki na zasadzie, że dziecko wie, jaki ma cel ten ruch i często są zalecane wszystkie zajęcia karate, czy jogi, czy różnych takich sportów, gdzie ten ruch jest ukierunkowany, bo zauważcie, że wtedy trzeba planować i ten ruch zaplanować i go wykonać do samego końca. Dlatego to jest takie ważne. I odżywianie, między innymi kwasy omega 3, 6 czy 9. Wszystkie te cztery aspekty, o nich moglibyśmy mówić jeszcze tak naprawdę długo, ale zatrzymajmy się na nich i chciałam je po prostu podkreślić, że to rzeczywiście jest ważne. Zasada 3R Urszuli Oszwy i ona mówi o trzech aspektach, które będą wspierały koncentrację uwagi. Regularność, rutyna, repetycja. Regularność, co to oznacza? To oznacza, że działamy w ustalonym rytmie, takim konsekwentnym. Na przykład jedno z sposobów na nasze wprowadzenie zasady regularności jest sam fakt, że zajęcia konkretne z dzieckiem, na przykład terapii pedagogicznej, odbywają się zawsze w środę, zawsze o godzinie 8:20. I to jest super. To jest wprowadzenie w pewien schemat właśnie regularności. Rutyna, czyli wykonywanie określonych działań o ściśle określonych porach dnia albo według takiego samego schematu. I repetycja, czyli powtórki, nieustające powtórki. Ale tutaj w tych powtórkach, które mogą się wydawać nudne, warto też wprowadzić taki element tak zwanego przeuczania. I jest to taki element, który polega na tym, że nie, że my czytamy cały czas ten sam wiersz albo ten sam rozdział, żeby zapamiętać jak najwięcej, ale jak największą ilością metod różnych staramy się to zapamiętać. Czyli jeżeli mam zapamiętać dane informacje na temat, nie wiem, zwierząt w oceanie, to staram się je narysować, ulepić z gliny, staram się przeczytać informacje na ten temat, obejrzeć filmik na YouTubie na ten temat, napisać wiersz na ten temat i jeszcze kolorami coś wymyśleć. Dzięki tym metodom polisensorycznym właśnie zapamiętujemy najlepiej. Czyli to jest ta właściwa metoda przeuczania, a nie, że grzegżółkę zapiszemy 100 razy na jednej stronie, tylko to, że zrobimy to różnymi metodami, aż do wyczerpania, aż już nie mamy pomysłu. Dlaczego ta systematyczność, te zasady Urszuli są takie ważne? No właśnie dlatego, że nieużywane połączenia nerwowe zanikają. I tutaj takie zdjęcie zarośniętej ścieżki. To jest trochę smutna wiadomość, bo okazuje się, że jeżeli wieczorem weźmiemy sobie taki nawyk czytania książki 15 minut przed snem, super.
ale z jakiegoś powodu nie udaje nam się utrzymać tego nawyku. I zaczynamy przed snem oglądać 15 minut TikToka. I później, im więcej będziemy wchodzili w ten nowy nawyk, tym trudniej będzie nam wrócić do tego starego. A prawda jest taka, że pozostają te połączenia, z których korzystamy najczęściej, a nie te najwyższej jakości. To oznacza, że nasz mózg, w związku z tym, że TikToka zaczęliśmy oglądać od miesiąca codziennie, będzie pragnął oglądania TikToka, a nie książki. Mimo tego, że to jest połączenie nerwowe wyższej jakości. I im częściej będziemy właśnie to powtarzać, tym bardziej wejdzie nam to w nawyk. Ćwiczenia koncentracji uwagi dla całej klasy albo grupy. Pokażę teraz Państwu 10 takich ćwiczeń. I to, co było dla mnie w przygotowaniu tych 10 ćwiczeń, to, żeby nie wymagały one żadnych rekwizytów. Z pewnością jest mnóstwo innych ćwiczeń, które wymagają, które też są fajne. Ale chciałabym, aby to były takie asy wyciągnięte z rękawa. Nawet zachęcam Państwa do zrobienia teraz, jak pokażę tylko ten slajd, może zdjęcia przez telefon, może zrobienia screena, jeżeli oglądacie na telefonie albo na komputerze, po to, żeby mieć pod ręką te 10 metod. I w sytuacji, kiedy zauważycie, że w klasie wkrada się chaos, kiedy ucieka uwaga całej klasy, może dobrym pomysłem byłoby, aby jedne z tych ćwiczeń właśnie wprowadzić. Ćwiczenie numer 1 nazywa się odliczanie od 10 wstecz albo co 2. Zróbcie to wszyscy i razem, i w tym samym czasie. Czyli cała klasa naraz, od 10 wstecz. Drugie zadanie, proste, prawda? Ono będzie trwało z 10 sekund, ale jest super. Drugie zadanie, głowa i brzuch albo spaghetti. Ćwiczenie głowa i brzuch, ruchowe, polega na tym, że bierzemy rękę, jedną i drugą, i jedną ręką głaszczemy się po brzuchu, robiąc takie koliste tutaj ruchy, a drugą ręką po głowie. Starajmy się to robić w dwie różne strony. To zadanie jest wymagające i będzie trwało tyle, ile będziecie chcieli, ale chodzi o to, żeby skoncentrować się maksymalnie właśnie. A drugie zadanie, spaghetti, do tego zadania poprosimy wszystkich uczniów, aby wstali z ławek, podobnie jak do głowy i brzucha. I my oczywiście prowadzimy to ćwiczenie, mówimy o tym, że teraz są makaronem spaghetti, bardzo twardym, takim wyjętym jeszcze nie wyjętym z opakowania. Dzieci się napinają, są sztywne, stoją, napinają swoje ciało, a następnie na nasz znak możemy uspokoić nasz głos, mówimy, że są ugotowanym spaghetti. I dzieci mogą udawać w tym momencie ugotowane spaghetti. Chodzi o to, aby puściły te mięśnie, aby puściły, to też fajnie działa na uważność. Ćwiczenie trzecie. Chodzone 60 sekund. Co robimy my jako prowadzący? Bierzemy telefon do ręki, włączamy na naszym telefonie stoper na 60 sekund i prosimy wszystkich uczniów, aby w trakcie tych 60 sekund odliczali na poziomie głowy 60 sekund. I w momencie, kiedy uważają, że 60 sekund minęło, stoją w bezruchu. Różne dzieci w różnym czasie ustaną. Ja często robię to ćwiczenie u mnie na terapii. Bywa tak, że dziecko ustanie w 42 sekundzie. Oznacza to, że za szybko liczy, a ktoś ustanie w 90 sekundzie. Ale warto to oczywiście powtarzać. Ćwiczenie trwa minutę. Kolejne ćwiczenie, ćwiczenie czwarte, nazywa się wyciągamy karteczki. Nazwałam je tak przewrotnie i celowo, ale też z humorem rzecz jasna, bo to nie jest sprawdzanie wiedzy. Czyli uczniowie samodzielnie tworzą labirynty, słuchajcie. I dzisiaj o labiryntach będzie jeszcze więcej później, ale dajmy dzieciom 4 minuty z stoperem na ręku. 4 minuty, niech wykonają labirynt i wymienią się w ławce. Zadanie piąte, układanie wyrazów z podanego słowa. I tutaj pozwoliłam sobie kilka zapisać dla Was. Zróbcie koniecznie screena, naprawdę polecam. Ja sama mam w telefonie kilka takich i później szybko je odczytuję. I możecie powiedzieć, mówię słowo lokomotywa, dajecie minutę albo dwie i ułóżcie jak największą ilość wyrazów właśnie z tego słowa. No
tu będzie ich bardzo dużo. Kreatywność dzieci, coś pięknego i wspaniałego. Wiele sama wyrazów, po prostu sama w życiu bym do nich nie doszła. Zadanie numer 6. Odnajdywanie w klasie obiektów. To jest takie zadanie raczej na uważność i powrót tej naszej koncentracji uwagi. Czyli prosimy uczniów, aby na 4 czerwone obiekty spojrzeli, znaleźli, 3 zielone, oczywiście przykładowo, dotknęli, czyli muszą wstać i czegoś dotknąć, 2 niebieskie na przykład podnieśli, jeżeli jest taka możliwość, 1 żółte powąchali, jeżeli jest taka opcja. Chodzi o to, żeby też zapamiętali te zadania. Zadanie numer 6. Nie dotykaj tej części ciała. Prosisz uczniów, aby wszyscy powstali z ławek. To jest bardzo ważny element tego powrotu koncentracji. I następnie mówisz głowa. Ty rzecz jasna pokazujesz głowę dla zmyłki, ale uczniowie mają dotknąć inną część ciała po to, żeby się skoncentrować i myśleć o tym, że chcieliby głowę, ale na przykład dotkną kolana. Zadanie numer 8. Rysowanie, pisanie w lustrzanym odbiciu. Po prostu poproś, aby napisali imię swojego psa. Imię swojej mamy, swojego taty, czegokolwiek tak naprawdę, ale w lustrzanym odbiciu. Później możesz, jeżeli masz lusterko, to już jest dodatkowy gadżet niewymagany, wziąć to lusterko z boku i dziecko będzie mogło odczytać je w lusterku. Bardzo fajna rzecz. Zadanie numer 9 to dyktowanie rysunku. Ale tu będzie potrzebne Twoje duże zaangażowanie jako prowadzącego. Bierzesz sobie kartkę A4 białą i dyktujesz całej klasie rysunek. Mówisz, w prawym górnym rogu będzie słońce z 6 promieniami. W lewym dolnym rogu będzie domek, który ma 2 okrągłe okna i drzwi prostokątne z klamką po lewej stronie. Zauważcie, ile to wymaga naszej koncentracji i też takiej słuchowej koncentracji. I na końcu to, co robimy, to porównujemy nasz rysunek, który przecież dyktowaliśmy, z rysunkiem wszystkich uczniów. Bardzo jest to fajne zadanie, sama je często robię i mogłoby trwać bardzo długo, bo uczniowie proszą o jeszcze więcej elementów. Bywa, że ktoś odwróci strony, że pozamienia, że coś doda od siebie, ale chodzi o to, żeby to było jak najbardziej zbliżone do naszej wersji. I ostatnie zadanie numer 10. Jest to zadanie pod tytułem Mucha. Te grafiki wzięłam z sieci, natomiast nie potrzebujecie ich drukować. Wystarczy albo biała kartka w linię, w kratkę. Chodzi o to, żeby narysować po prostu kratki. I to, co Wy robicie, to mówicie przede wszystkim, gdzie jest mucha na początku. W zależności jaka klasa, to tyle kratek zrobicie, jak chcecie, trudno, żeby było. I mówicie, że mucha leci 1 kratkę do góry, następnie 2 kratki w lewo, 3 kratki w dół. I mówicie, gdzie ta mucha powinna wylądować w Waszej wersji i sprawdzacie, jak tam uczniom udało się to wykonać. To zadanie wymaga właśnie nasilonej, wysilonej koncentracji uwagi. Przechodzimy dalej do takich ćwiczeń, które można wykorzystać też w domu. Niekoniecznie w szkole, ale też w domu. Można je też podawać rodzicom właśnie. Na przykład dzień tak zwanej drugiej ręki. Mycie zębów. Myjcie zęby drugą ręką. To jest fajne zadanie właśnie na koncentrację uwagi w takiej przestrzeni domowej. Nie róbmy może tego na lekcji na zasadzie pisania notatki, bo to może się nie udać, ale chodzi o takie czynności automatyczne, które wykonujemy, nad którymi nagle będziemy musieli się więcej zastanawiać. Na opak, chodzenie po schodach tyłem. Zamknij oczy i idź do lodówki. Tak, żeby właśnie się jeszcze lepiej skoncentrować, układaj puzzle. Graj w gry planszowe. I teraz podam przykładowe, z których ja korzystam na zajęciach terapii pedagogicznej. Na przykład gorący ziemniak. Jest to gra uwielbiana przez moich uczniów. To, co tutaj widzicie, to, że te nasze pionki tam są na początku. Tam jeden jest na jedynce, drugi jest na piątce. Ale tutaj tip, jaki Wam podam, który u mnie się przynajmniej fajnie sprawdził, to, że graliśmy 2 rundy na koniec zajęć terapii pedagogicznej. I co tydzień do tego wracaliśmy. Ja co tydzień robiłam zdjęcia tej planszy, żeby wiedzieć, gdzie ustawić nasze pionki. I za tydzień wracaliśmy do tego tak długo, aż ktoś był spaloną fryteczką, tak sobie to nazwaliśmy. I udało nam się przejść dzięki temu całą grę. Zajęło nam to
10 zajęć, ponad, ale było naprawdę bardzo fajnie. Drugie, przykładowa gra to na przykład domino z kodami QR, żeby użyć też nowoczesną technologię. Kolejne zadanie takie na utrzymanie równowagi tego krokodylka, też bardzo fajne, bardzo wymagające i dające dużo satysfakcji, jeżeli uzyska się taki efekt. Kolejne pomysły to jest taka gra, którą widzicie po lewej stronie, tam jest lusterko. I to polega na tym, że dziecko ma ułożyć identyczną kartę, wkładając tylko dwie kostki. Czyli w lusterku odbijają się dwie rzeczy i na kostkach są dwie figury. Dzięki temu powinno wyjść to, co na karcie. Też bardzo fajne zadanie. Kolejna rzecz bardzo znana, myślę, bystre oczko. I ostatnia, chyba jeszcze lepiej znana, doble. Doble też można tworzyć samemu. Można tworzyć z wyrazami bezsensownymi, z obrazkami, w zależności od naszych potrzeb. Nie tylko te klasyczne. I zaburzenia koncentracji uwagi towarzyszą, no właśnie, między innymi rozwojowym zaburzeniom uczenia się, zaburzeniom przetwarzania słuchowego. O zaburzeniach przetwarzania słuchowego będę też mówiła w oddzielnym webinarium, więc serdecznie też zapraszam do obejrzenia. O zaburzeniach integracji sensorycznej i towarzyszą ADHD. I to właśnie na ADHD teraz się bardziej pochylimy. Szanowni Państwo, zerknijcie teraz na ekrany, jeżeli coś robiliście obok i słuchaliście uważnie, to teraz jeszcze poproszę o Waszą uwagę, ale wzrokową, nie tylko słuchową. I to jest takie zdjęcie, które dla mnie jako pedagoga jest fajną metaforą dziecka z ADHD. Dlaczego? Dlatego, że dziecko z ADHD jest właśnie takie szybkie, jego samochód, czyli on, nie zawsze jest dostosowany do dróg, po których jeździ. Te drogi, po których on jeździ, to jest klasa szkolna, to są różne wymagania, które są przewidziane dla większości uczniów, a które dla tego dziecka nie są najlepsze. I wiecie co, to dziecko nie do końca ma prawa jazdy, żeby takim fantastycznym samochodem jeździć. Dlatego jest narażone niestety, ale na wiele stłuczek, na wiele otarć. I naszym zadaniem, naszym jako specjalistów, nauczycieli, naszym jako rodziców jest to, żeby nie przemalować ten samochód. Nie, żeby poprosić dziecko, aby z niego wysiadło i wsiadło do innego samochodu. Nie. Naszym zadaniem jest to, żeby wsiąść do tego samochodu z tym dzieckiem. Wejść tam, dostać się w jakiś sposób i pokazać dziecku, jak on może takie fantastyczne auto prowadzić. Pokazać mu pewne metody. I dzisiaj właśnie to Państwu chcę przede wszystkim przekazać. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Taka jest definicja tego skrótu ADHD. Jeżeli chodzi o źródło, to posługuje się tak trochę tym, ponieważ jak wiemy mamy już ICD-11, ale ono będzie dopiero wprowadzone w 2027 roku, dlatego że Polska ma 5 lat na przetłumaczenie tej klasyfikacji medycznej, a weszła ona dopiero w życie 1 stycznia, na początku stycznia 2022 roku. Więc jeszcze trochę poczekamy, żeby ta definicja weszła w nasze też regulacje różne prawne. Natomiast w tej kategorii ICD-10, czyli w tej klasyfikacji wcześniejszej, no jeszcze technicznie obowiązującej, mówiliśmy o zaburzeniach hiperkinetycznych, więc jeżeli macie dziecko w swojej klasie, które ma takie zaświadczenie od lekarza o ADHD, to spotkacie się jeszcze ze sformułowaniem zaburzenia hiperkinetyczne i my już wiemy, że chodzi o ADHD. Trzy obszary, które opisują dziecko z ADHD. Każde z nich zaraz sobie rozwiniemy, mówiąc sobie o tym, jakie objawy dziecko będzie miało w szkole. Deficyt uwagi. Deficyt uwagi, czyli trudność w utrzymaniu uwagi w pożądanym miejscu. Ruchliwość, silna potrzeba ruchu, takiego bezcelowego. I jeżeli dziecko nie będzie miało tego aspektu nadruchliwości spełnionego, wówczas mówimy o ADD, czyli samych zaburzeniach koncentracji bez nadruchliwości. I impulsywność, czyli nieprzemyślane zachowania, trudności w hamowaniu pewnych reakcji. Okej, czyli jak wyglądają objawy zaburzonej koncentracji uwagi w szkole?
Dziecko popełnia liczne błędy z nieuwagi, na przykład w pisaniu i czytaniu. I to jest ważne, bo to jest tak, że może nam się pomylić na przykład z dysleksją. Często one zresztą współwystępują, ale warto wiedzieć, że nie wszystkie błędy będą wynikały z dysleksji. Czasami one wynikają po prostu z nieuwagi. Przykład? Kiedy dziecko zapisze podwójnie polecenie. Dwa razy je zapisze, albo dane słowo zapisze dwa razy. To jest taki przykład z nieuwagi. Nie sprawdza swoich prac, jest niedokładny. Dlatego co my robimy? Dajemy więcej czasu dziecku, ale w jakimś celu. Na przykład po to, żeby dziecko sprawdziło swoją pracę. Uczmy sprawdzania swoich prac. Porzuca zadanie w trakcie robienia. Dlaczego? No nie dlatego, że było nudne. Może też. Ale prawdopodobnie dlatego, że był to zbyt duży wysiłek intelektualny, a wówczas łatwo o wybuch złości. Taki obraz dziecka z ADHD może nam się też kojarzyć z dużą labilnością emocjonalną. Ale to nie jest tak, że dziecko z ADHD najpierw było labilne emocjonalnie. Najpierw to dziecko doświadczało trudności w formie porzucania zadania, bo jego koncentracja szybko się obniżała. On nie był w stanie wykonać tego zadania. Potem była złość i taki obraz dziecka z labilnością emocjonalną. Więc warto też wiedzieć, co było pierwsze, a co było wtórne. Kolejna rzecz, wymaga dziecko takie kilkakrotnego powtarzania poleceń. Często gubi rzeczy, nawet takie wartościowe, jak okulary albo plecak. Tutaj wskazówką może być to, aby poprosić rodzica, żeby miał taki drugi zestaw w szkole. Na przykład drugi zestaw rzeczy na WF. Albo jakiś, nie wiem, kredek specjalnych, które są wymagane, albo plasteliny. Żeby drugi zestaw po prostu był sobie w szkole. Odwleka wszystko w czasie. Wymyśla wiele różnych innych rzeczy, które powinno teraz zrobić. Byle, żeby nie zrobić tego zadania, które faktycznie już deadline się zbliża. Na przykład dyskutuje z nauczycielem. Ale nie tak dla sztuki dyskutowania, tylko po prostu po to, żeby wydłużyć czas. Zapomina, co się wydarzyło w danej sytuacji. Ono naprawdę zapomina, co się wydarzyło. I teraz zobaczcie, jaka jest konsekwencja. Konsekwencja jest taka, że kiedy opowiada na przykład nauczycielowi jakiejś sytuacji konfliktowej z uczniem, to wydaje się, że kłamie. Nie, ono nie kłamie, ono naprawdę zapomniało, pomyliło te fakty. I to jest taki jeden z pierwszych obszarów, jeszcze zostały nam dwa, ale ja zachęcam Was bardzo do tego, abyście myśleli o jakimś konkretnym uczniu, o konkretnej osobie. Oczywiście my nie jesteśmy diagnostami ADHD, ale jeżeli zauważycie taką dużą ilość tych objawów u danego dziecka, to później też będziemy mówili w kontekście diagnozy, jak możemy wesprzeć takiego rodzica. Podam jeszcze jeden przykład odnośnie zapominania rzeczy, który może być przykry dla dziecka, bo te konsekwencje często są przykre właśnie dla dzieci. Ja miałam taką sytuację, że w szkole był dzień postaci z bajek. Wszyscy się przebrali, ktoś za Harry'ego Pottera, ktoś za, chciałam powiedzieć Shreka, ale nikogo za Shreka nie było. No generalnie same fantastyczne postaci, dużo naprawdę się fajnych rzeczy wydarzyło tego dnia, ale jedno z dzieci właśnie z ADHD zapomniało o tym dniu i było mu naprawdę bardzo przykro, że wszystkie inne dzieci są przebrane. On też chciał się przebrać, bo on miał przygotowany strój, tylko on zapomniał, że to jest tego dnia. I co się pojawiło? Pojawił się wstyd, pojawiła się złość. Jeżeli chodzi jeszcze o aspekt pozwalania dziecku na sprawdzanie własnych prac, to też taka wskazówka, żeby powstrzymywać się od komentarzy w danym momencie, kiedy dziecko wykonuje zadanie, czyli kiedy my widzimy, że już dziecko popełnia błąd ortograficzny albo zapisuje coś drugi raz, coś robi nie tak, powstrzymajmy się na moment od komentarza, dajmy dziecko dokończyć. Dzięki temu uczymy dziecko, żeby dokończało zadania do końca, a później je sprawdzało. Drugi aspekt, który dotyczy ADHD, czyli nadruchliwość. I jakie są objawy dziecka z nadruchliwością w szkole? Dziecko takie wstaje z miejsca w czasie lekcji. Tylko teraz pytanie. Kiedy nam to przeszkadza i co możemy z tym zrobić? Tutaj sugerowałabym wyprzedzenie tego ruchu. Czyli na przykład, kiedy już zauważamy pierwsze takie oznaki, bo my doskonale znamy naszych uczniów, pierwsze takie oznaki, że dziecko już zaczyna się ruszać na tym krześle, albo coś tam manipulować dłońmi, wyprzedźmy ten ruch,
dziecka, zanim wstanie, poprośmy o namoczenie gąbki. Albo po to, żeby poszedł do sekretariatu i przyniósł ryzę papieru. Może trzeba pójść do pokoju nauczycielskiego i coś odnieść. Pozwólmy dziecko na ukierunkowany ruch. Kolejna rzecz. Dziecko manipuluje przedmiotami w dłoni. Tylko czy nam to przeszkadza? Zastanówmy się, w jakim momencie nam to przeszkadza. Ja z moimi uczniami rozmawiam tak, że mi to przeszkadza wtedy, kiedy wydaje dźwięk. I nie tylko mi, tylko innym uczniom. Więc umówiliśmy się, że mogą to być takie różne gadżety w dłoni, które nie wydają dźwięku. Gniotek jest idealnym pomysłem. Zmienia pozycję na krześle, macha nogami. Bardzo szybko się regeneruje i znów ma mnóstwo energii, takie dziecko. Zagaduje innych uczniów albo poucza innych uczniów. Z powodu braku kontroli i gadatliwości może się zdarzyć, że na przykład wyjawi tajemnicę jakiegoś dziecka. Jakie są konsekwencje dla tego dziecka? Oczywiście w obszarze relacji. I to też warto mieć cały czas z tyłu głowy, że te konsekwencje, które będą tego chodzenia, zagadywania, przeszkadzania, one będą często w obszarze relacji. Trzeci aspekt są to objawy wynikające z impulsywności w szkole. Czyli takie szybkie podejmowanie działań, dziecko najpierw coś powie, potem się zastanowi, czy w ogóle powinno to zrobić. U mnie przykładem jest moment, kiedy dzieci wchodzą do gabinetu pedagoga, dzieci z ADHD, i ja dosłownie jeszcze nie zamknęłam drzwi, widzę, że dziecko już chce wejść na parapet, ponieważ u góry na szybie jest, nie wiem, coś brudnego. I on chce już to zetrzeć. On w ogóle, ja zamykam drzwi, on już jest prawie na parapecie. To są tego typu sytuacje. Dziecko ma trudność z odroczeniem gratyfikacji. Dlatego będzie wybierało zadania łatwiejsze. Właśnie dlatego, że szybciej dostanie dopaminkę sobie. No bo szybciej ten wyrzut dopaminy będzie, bo będzie nagroda szybko. Trudno mu będzie się skupić na taki dłuższy obszar czasu, żeby tą gratyfikację sobie odłożyć. Dziecko takie ma kłopoty z zaczekaniem na swoją kolej, jest niecierpliwe. Wyrywa się do odpowiedzi. Zanim usłyszy jeszcze pytanie do końca, takie dziecko już powie, że ono chce pierwsze, że on, takie dziecko ze słomianym zapałem tak zwane. Nie przewiduje do końca konsekwencji. Czyli podejmuje decyzje takie pod wpływem chwili, nie planuje. Dlatego nasze ćwiczenia też będą o planowaniu. Te nawet labirynty już będą wspierały planowanie. Narzucaj innym dzieciom własną koncepcję zabawy i ponownie, jakie są konsekwencje dla tego dziecka? W obszarze emocji, w obszarze relacji. Może się narazić na odrzucenie i na konflikty. Z powodu zachowań postrzegane jest często takie dziecko jako tak zwane niegrzeczne, przeszkadzające i może dostawać uwagi. I teraz właśnie. Bardzo ważna rzecz. To jest jedna z tych, które chciałabym, abyście Państwo szczególnie zapamiętali. Abyśmy oddzielali zachowanie od dziecka. Objawy ADHD od dziecka. I nie każmy za te objawy. Bo objawy już doskonale teraz Państwo znacie. Podzieliliśmy je sobie na obszary. Wiemy, jakie są objawy i nie każmy za te objawy. Słowa mają dużą moc. Zwróćcie uwagę na język, jaki stosujecie. Czyli tak zwany efekt golema. Czyli jeżeli kogoś traktujemy nieprzyjaźnie, niejako pokazujemy, że my się spodziewamy najgorszego. Wchodzimy do klasy, wiemy, że coś się wydarzyło w tej klasie, my już wiemy, że to będzie Tomek. Nie? No bo tak zakładamy, bo to on tak najwięcej problemów zawsze sprawiał. No to w momencie, kiedy takich sytuacji będzie kilka, no to to dziecko wejdzie w te oczekiwania. I rzeczywiście ten Tomek będzie najwięcej robił będzie przejawiał najwięcej trudnych zachowań. Często wybrzmiewają takie sformułowania jak nieudacznik, niegrzeczny, trudny uczeń, roztrzepaniec, wierci pięta, papla, cały czas gada, rozgaduje i leń, albo w ogóle najlepiej to jeszcze zdolny, ale leniwy. Zauważcie, że te sformułowania to są pewne takie etykiety. Trudno je urwać, trudno je zerwać. Starajmy się omijać takie sformułowania. Uczeń nie jest trudny. Trudne jest jego zachowanie. Zgadzam się absolutnie. Bywa trudne. Ale to nie on jest trudny, tylko jego zachowanie. I bądźmy świadomi, że właśnie w tego typu sytuacjach, kiedy trudne zachowanie ma miejsce, czyli kiedy dziecko weszło mi na parapet, ja mogłam odczuwać, jest to zupełnie naturalne, złość, frustrację, być może bezsilność,
może niechęć do tego ucznia, może poczucie winy. Ale jako osoby dorosłe, jako osoby profesjonalne, musimy wiedzieć, jak adekwatnie zareagować na taką sytuację. Spójrzmy trochę z boku na tą sytuację. Oddzielmy to ADHD od tego dziecka, te objawy, po to, żeby ten mechanizm w jakimś momencie przerwać. A jakie są pozytywne strony pracy z uczniem z ADHD dla nas, dla nauczycieli, dla specjalistów? Bo takie też oczywiście są. Jedna z nich ma miejsce właśnie w tym momencie. Bo prawdopodobnie oglądacie ten webinar z tego powodu, że myślicie, że macie takiego ucznia w klasie, albo już macie takie dziecko z diagnozą w swojej klasie. Czyli chcecie zgłębić własną wiedzę, poszerzać zasoby, poszerzać metody pracy dydaktycznej, różne wskazówki do pracy z tym uczniem, czyli poszerzacie, rozwijacie się. To jest już na pewno pierwszy aspekt. Kolejny to, że w ogóle na temat zaburzeń neurorozwojowych, czyli szeroko, też patrzymy nie samo na ADHD, ale szeroko na zaburzenia neurorozwojowe. No i właśnie ten rozwój własny. A jakie są mocne strony ADHD, mocne strony dziecka z ADHD? Oczywiście to jest kwestia bardzo indywidualna, ale chcę Wam coś pokazać, że na przykład kiedy dziecko mi kiedyś opowiadało, że tak sobie rozmawialiśmy o tym ADHD, powiedziało mi, że poszło do pokoju nauczycielskiego po to, żeby wziąć rydzę papieru właśnie z tego pokoju nauczycielskiego. I co ja tak naprawdę słyszę? Ja parafrazuję to, co mówi mi to dziecko i ja mówię, czyli ja dobrze rozumiem, że jesteś odważny i jesteś pomocny dla swojej klasy. Nie? Czyli dwie rzeczy wyłapujemy już z takiego jednego prostego komunikatu. Takie dziecko bardzo często będzie odważne. Możemy nakierować tą odwagę, chociażby po to właśnie, żeby rozniosło walentynki 14 lutego. Może to jest właśnie dobry pomysł dla takiego dziecka. Jest ciekawy świata, jest bardzo aktywny, chce poznawać i doświadczać jak najwięcej. Jest odważny i broni swoich racji. Może z boku czasami być to postrzegane właśnie jako to trudne zachowanie, ale spójrzmy na to odwrotnie, parafrazujmy i podziękujmy, że dzięki Tomek, że tak zaciekle broniłeś swoich racji. Bardzo mi to zaimponowało, jakich argumentów używałeś. 10 wskazówek do pracy z uczniem z ADHD. Pierwsza rzecz, najważniejsza absolutnie, drukowanymi w ogóle powinna być napisana, czyli akceptujmy dziecko, pokażmy mu, że kiedy zdejmą tą maskę błazna klasowego bardzo często, to nadal to dziecko będzie lubiane. Czyli w momencie, kiedy to dziecko już nie będzie się wygłupiało, nie będzie żartowało, ono nadal jest ważną częścią tej klasy. Druga rzecz, wydając jakieś polecenie, najlepiej stań naprzeciwko tego dziecka, albo nawiąż kontakt wzrokowy, albo dotknij ramienia, albo w ogóle ustalcie sobie jakiś swój znak. Jeżeli dziecko siedzi z jakiegoś powodu nie z przodu klasy, różnie bywa, to może pokażcie sobie okejkę w jakimś momencie. To będzie wasz taki znak, że wy wiecie, że nie wiem, dziecko skończyło, zaczęło, że rozumie, o co chodzi w tym zadaniu. Dziel zadania na krótkie etapy, jeżeli mów coś ważnego, to zacznij od jakiegoś konkretnego komunikatu. Komunikatu, na przykład: uwaga, zapiszcie proszę to, co powiem. Używaj stopera, klepsydry albo timera. Taki w telefonie, ja właśnie taki stosuję, przydaje mi się mnóstwo razy. Ułatwia planowanie zadań dla dziecka z ADHD i organizację. Ostrożni bądźmy z tym aspektem, żeby nie wywoływało presji czasu, bo to nie o to nam chodzi. Raczej chodzi o to, żeby ono sobie potrafiło zaplanować te zadania, które ma wykonać w tym czasie. Pozwól na rzucie gumy albo używanie gniotka. To rzucie gumy często jest też w ogóle zalecane w zaświadczeniach od psychiatry, kiedy mamy zdiagnozowane ADHD. No wiadomo, tutaj dostosujmy to do własnej klasy, ale jest opcja, że to bardzo nam pomoże. Dlaczego? Dlatego, że rzucie gumy stymuluje układ nerwowy poprzez dostarczanie bodźców sensorycznych, takich płynących z ciała, i poprawia utrzymanie koncentracji uwagi. Przejdźmy dalej. Ucz dziecko komunikować własne potrzeby. To jest w ogóle super ważna rzecz, czyli na przykład ucz, aby dziecko powiedziało: potrzebuję ruchu, potrzebuję wstać, chcę pochodzić, czy mogę wyjść, nie? Żeby dziecko mówiło, co chce. I taka rozmowa z nami, akceptującymi dorosłymi, będzie bardzo wspierająca.
Zachęcaj i aktywizuj. To, co mówiłam też wcześniej, czyli wyprzedzaj te ruchy spadku koncentracji i potrzeby ruchu. Namocz gąbkę, otwórz okno, zdejmij tą gazetkę. Niech to robi dziecko właśnie z ADHD. Używaj niewerbalnych komunikatów, na przykład tej okejki albo przytaknij głową. Przypominaj o autokorekcie. No, po to też dziecko z ADHD będzie miało wydłużony czas. Właśnie, żeby móc sobie dokonać raz jeszcze autokorekty. Jeżeli dziecko nie ma jeszcze diagnozy, a Wy czujecie, że to może być klimat, kontekst ADHD, zasugerujcie to rodzicom. I tutaj zachęcam Was, jako nauczycieli specjalistów, do odwagi. Nie bójcie się tego sugerować rodzicom. Ja mam takie doświadczenie, że jeżeli ja sugeruję kontekst ADHD, to rodzic ma wręcz taką poczucie ulgi, że ja o tym myślałem, ale nikt mi tego nie powiedział na głos. W końcu ktoś mi to mówi, że to jest to. Ja tak czułam, że coś jest nie tak. Zachęcam Was ogromnie do tego, żeby sugerować to rodzicom. Jeżeli chodzi o diagnozę, to jest możliwa od 7 roku życia. I pamiętajcie, że oczywiście taką diagnozę wykonuje psychiatra. Wsparcie specjalistyczne, jakie będzie? Na przykład, to podzieliłam na takie 3 główne obszary, bez może rozwijania się takiego szczegółowego, natomiast EEG biofeedback jest to metoda terapeutyczna, która usprawnia funkcjonowanie mózgu i polega na graniu w gry za pomocą myśli. Nie są tutaj konieczne żadne słowa, taka terapia ma charakter bezsłowny i oczywiście poprawia pamięć, koncentrację uwagi. Psychoterapia. I tutaj nie tylko dla dziecka, ale także dla rodziców. Naprawdę może być bardzo pomocna także dla rodziców. Trening umiejętności społecznych. Może, być może, jeżeli jest taka potrzeba, bo dziecko na przykład ma też orzeczenie o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym. Być może wtedy będzie potrzebna taka terapia. I trzeci aspekt, farmakoterapia. To jest taka ostateczność, o której oczywiście nie my decydujemy, tylko rodzice też nie, tylko decyduje oczywiście lekarz-psychiatra. I teraz, szanowni Państwo, poproszę o Waszą uwagę i zrobimy sobie takie ćwiczenie koncentracji uwagi. Przez 30 sekund popatrzcie proszę uważnie na to zdjęcie i zadam Wam do tego zdjęcia zaraz 5 pytań. Ja sobie patrzę tutaj na czas, bo mi się wyświetla. Start. A dodam trochę rozpraszaczy i będę gadała. I zobaczcie, jak to jest fajnie, kiedy się gada, kiedy ktoś chce się akurat skoncentrować. Więc sobie trochę pogadam, trochę poprzeszkadzam. I jeszcze moment. I moje 5 pytań to: jaki kolor mają trampki, które leżą na podłodze? Jaki napis ma książka, która znajduje się na półce? Jakie zwierzę stoi na półce? Czy na półce znajduje się kostka Rubika? 5 pytanie: jaki kolor ma kredka, która opiera się o ścianę? I teraz pokażę prawidłowe odpowiedzi. Trampki mają kolor czerwony. Napis na książce to ABC. Zwierzę, które stoi na półce, to dinozaur. Na półce znajduje się kostka Rubika. Kolor kredki, która opiera się o ścianę, jest to kolor niebieski. I takie ćwiczenia też mogą być bardzo fajne dla naszych uczniów w formie właśnie takiego przerywnika. Jakiekolwiek zdjęcie wybierzecie w sieci, na szybko wyświetlicie przecież na waszym... na czym? Projektorze. O. Takie ćwiczenie może też być bardzo fajne dla waszych uczniów w formie przerwy śródlekcyjnej. Jeżeli wyświetlicie jakiekolwiek zdjęcie znalezione w sieci na waszym projektorze w klasie, możecie przecież na bieżąco szybko wymyśleć pytania. Albo nawet poprosić uczniów, aby zapisali takie pytania. No i teraz przechodzimy do
gwiazdy naszego tutaj dzisiejszego webinarium, czyli do funkcji psychofizycznych już do wydania drugiego i jest to koncentracja uwagi. Pokażę Państwu 6 rodzajów ćwiczeń, inspirując się właśnie kartami pracy. To, co ja lubię w tym wydaniu tych książek, w pierwszej części zresztą też, to to, że te kartki można bardzo łatwo wyrywać. Bo może tego tutaj nie widać w zbliżeniu, ale te kartki są tutaj zczepione w taki bardzo prosty sposób. Można je łatwo wyrywać, to po pierwsze. A po drugie, jest też oczywiście szary papier, który też bardzo fajnie tutaj będzie wspierał koncentrację. Pokażę zaraz kilka konkretnych ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie, czyli przerysowywanie według wzoru. I to jest ćwiczenie, które będzie miało na celu ćwiczenie koncentracji uwagi i pamięci roboczej. To są przykładowe z tej książki. Może ja je znajdę. Pewnie trzeba będzie wyciąć. A, to nic. Szkoda, że nie widzę numeru. La, la, la. Dobra, może znajdę inny. Nic, proszę się nie przejmować. Mogłam sobie to przygotować łaskawie. O, to będzie później. Sorki za przerwę. O, to będzie później. Dobra, czyli to są przykładowe właśnie dwa ćwiczenia z przerysowywania i teraz podam Wam takie dwie wskazówki, co zrobić, żeby było trudniej. Czyli nie używajcie linijki, bo to nie jest zadanie na precyzję ruchów. To nie jest zadanie, aby ćwiczyć tą grafomotorykę. Przy okazji też to robimy, ale to nie jest nasz główny cel. Nie używajmy linijki, to powiedzmy naszym uczniom. I druga rzecz, jeżeli chcemy, żeby było trudniej, niech dziecko rysuje z pamięci. Czyli niech sobie zapamięta ten rysunek, który widzicie tutaj na slajdzie po lewej stronie, te dwa kółka obok takiego domku, niech sobie na nie popatrzy przez 30 sekund, zakryje i narysuje z pamięci. Przejdźmy do kolejnego rodzaju zadań i to będą zadania polegające na kolorowaniu według wzoru. Też oczywiście z tej książki to zadanie po lewej stronie. I tutaj ponownie, jeżeli chcemy utrudnić, niech dziecko zapamięta kolory z pamięci. Co będziemy ćwiczyć? Pamięć roboczą, czyli pomieszczenie w tej naszej uwadze aż 4 elementów. Poproś ucznia o wykonanie własnego wzoru i niech wykona go ktoś inny. A po prawej stronie widzicie także rysowanie oburącz. Bardzo lubię od tego zaczynać zajęcia, przyczepiam takie dwie kartki na drzwiach i dzieci dwoma rękoma kreślą właśnie kształt. Kolejny rodzaj zadania to są wykreślanki na materiale literowym, bo zauważcie, że te dwie rzeczy, które robiliśmy przed chwilą, to nie był materiał literowy, a taki też jest oczywiście ważny. I to jest na przykład to zadanie, które widać na naszym slajdzie. To zadanie polega na tym, że, przynajmniej tak jest napisane, tu możemy dowolnie zmieniać, w każdym rzędzie odszukaj wyrazy, które zawierają głoskę m. Pokoloruj kwadraty z takimi wyrazami na czerwono. Dziecko jak najszybciej niech postara się znaleźć takie właśnie wyrazy, a później niech znajdzie z głoską a albo o. Utrudniajmy, wymyślajmy, kombinujmy. Wzrokowa pamięć tutaj też będzie fajnie rozwijana. Fajnym pomysłem jest też to, aby poprosić o powtórzenie zapamiętanych wyrazów. To jest do tego zadania drugiego. Czyli jeżeli dziecko ma wykreślić dane wyrazy, tutaj są akurat dni tygodnia, poprośmy je, aby później powiedziało z pamięci te wyrazy, a najlepiej jeszcze niech zapisało, a w ogóle najlepiej to jeszcze niech zapisało i sprawdziło sobie na podstawie tego tekstu. Czyli zobaczcie, z jednej karty pracy, której wykonanie będzie zajmowało około 4-5 minut, powiedzmy, możemy wykonać z 20 minut na spokojnie. Do tego Was też zachęcam. Kolejny rodzaj ćwiczenia jest to kodowanie.
Na przykład takie jak właśnie w książce Koncentracja uwagi, czyli do konkretnego obrazka dopisujemy konkretną cyfrę albo literę. Tu akurat jest przykład cyfry. Też chciałam Wam pokazać, żebyście widzieli, że nie tylko na materiale literowym będziemy pracować. A druga rzecz, którą często robię z uczniami, to jest tworzenie własnych dyktant graficznych. Zobaczcie, że to, co jest po prawej stronie, to jest taki uśmieszek, który stworzył mój uczeń i on sam to zaprojektował. Sam stworzył kody, na przykład od A7 do C2 i tak dalej, i tak dalej. On to zaprojektował, inny uczeń wykonał ten kod. Bardzo fajne zadanie, najlepiej, żeby uczniowie robili to dla siebie wzajemnie. No i co ważne, do tego zadania jest potrzebne nic więcej, tylko kawałek kartki w kratkę. Bo przecież kody po lewej stronie możemy napisać sami, tak jak w grze w statki. A1, B1 i tak dalej, możemy napisać zupełnie sami. A tutaj przykład mojej gazetki w tematyce oczywiście Świąt Bożego Narodzenia, wykonana właśnie na podstawie dyktant graficznych. Kolejna rzecz, kolejny jakby obszar zadań, kart pracy, ale która można też fajnie modyfikować. To jest odszukiwanie. To, co tutaj ćwiczymy, to nie tylko koncentracja uwagi, ale także percepcja wzrokowa. Łatwo możemy to zmodyfikować na ćwiczenia percepcji słuchowej. Na przykład, jeżeli w tym zadaniu po lewej stronie powiemy, aby dziecko to wykonało w formie słuchowej, to wówczas my podamy te słowa, poprosimy o dziecko, żeby zidentyfikowało, którymi głoskami się różnią. Czyli, którymi głoskami różnią się te słowa? Byk, bok, bak. Dziecko powie, że tą środkową. Może też zapamięta, jakie to były głoski. A którymi tutaj się różnią? Lek, leń, lep. Tutaj mieliśmy takie głoski na końcu. Jeżeli dziecko wykona to w formie słuchowej, dajmy mu, żeby to wykonało w formie wzrokowej. Zobaczcie, co tu się zadziało. Dwie metody, dwoma różnymi kanałami podajemy tą samą wiedzę. I kolejna rzecz, czyli wyszukiwanie na przykład takiej samej ilości jabłek albo bananów. Potem porównujemy, czego było więcej, czego mniej. Przechodzimy do kolejnego sposobu ćwiczenia koncentracji uwagi w formie kart pracy. To są labirynty. Jeszcze na początku naszego webinarium mówiłam o tym, że takie labirynty dzieci mogą same wykonywać i dawać sobie do wykonania wzajemnie. A tutaj mamy przykładowe w naszej książce. One nie są zbyt trudne, dlatego też warto je oczywiście dostosować do wieku dziecka. To, co jest ważne w wykonywaniu labiryntów, to planowanie ruchów. I powiedzmy uczniom, aby nie przecinali linii, kiedy wykonują ten labirynt i na przykład zrobili to za pierwszym razem, w tym sensie, że niech zaplanują ruch. Najpierw niech przejdą ten labirynt oczami, a później z użyciem ołówka. Niech nie odrywają właśnie tego ołówka. I jeszcze takie dodawaj elementy ruchowe. Fajny jest tutaj też pomysł właśnie w tej książce, bardzo mi się spodobał, który co prawda jest tutaj wykonany w formie karty pracy, ale też pokazuje, jak mamy to zamienić w ruch. Zobaczcie, kiedy uczymy dziecko liter, wyglądu tych liter, dodajmy element ruchowy. I niech to będzie na zasadzie dodania, jakby wykonania tego zadania własnym ciałem. Tu jest fajny przykład, że nie zawsze trzeba kilka osób, żeby wykonać jedną literę, nawet jeśli jest to litera A. Możemy to zrobić w odbiciu lustrzanym. Może wykonajmy swoje imię. Poróbmy zdjęcia, wywieźmy w gabinecie. Bardzo fajne zadanie, żeby tą literę wykonać też w ruchu. Dodać kolejny właśnie kanał do zapamiętania. Tutaj środkowe zdjęcie to moja uczennica na terapii, która właśnie ćwiczyła nazywanie liter. I zobaczcie, mogliśmy to zrobić na karcie pracy, w takiej pracy stolikowej. Po prostu te literki mogły być na jednej kartce papieru. A tutaj wykonaliśmy to właśnie na drzwiach, po to, żeby był element ruchu. Żeby ona wskazywała jeszcze te litery, nazywała je, czyli widziała i nazywała. I trzeci element to jest nic innego jak jedna wielka kolorowanka. I jest ona bardzo duża, bo w wymiarach takich na drzwi.
To, co jest fajne w tego typu zadaniach, to to, że jeżeli chcemy ćwiczyć precyzję ruchów, to kolorowanie z młodszymi uczniami, dokładność, to możemy jeszcze dodać element ruchu poprzez to, że trzeba ułożyć to niejako puzzle i przykleić jeszcze na drzwi, po to, żeby wyszedł z tego rzeczywiście jakiś rysunek. Drodzy Państwo, to był ostatni mój tutaj slajd, aby pokazać Państwu różne metody pracy z uczniami z ADHD. To, co powtarzało się wiele razy i na tym ostatnim slajdzie jeszcze jest również zapisane, to to, żeby dodawać elementy ruchowe, żeby przeplatać te karty pracy, różne ćwiczenia elementami ruchowymi. I myślę, że to będzie dla dzieci bardzo, bardzo skuteczne i potrzebne. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Nazywam się Michalina Ignaciuk. Zapraszam też na moje różne media, m.in. na kanał YouTube Pedagog Michalina. Dziękuję Państwu za uwagę i teraz może przypomnijcie sobie, jakie trzy rzeczy dla siebie wyłapaliście. Dużo było różnych metod, różnych rzeczy tutaj padło. Co dla siebie zabieracie z dzisiejszego webinarium? Takie trzy najważniejsze rzeczy. To już będzie dużo, to już możemy dalej nad czymś pracować. Zachęcam Was raz jeszcze do tego, żeby też rozmawiać z rodzicami na temat diagnozy. Również ich do tego zachęcać, nie bać się tego powiedzieć. Naprawdę, bo to też da im takie poczucie ulgi. Dziękuję raz jeszcze, do zobaczenia następnym razem. Do widzenia.